Ha, ha, ha. Jest taka sytuacja, kochani. Pozwolę się zabawić, widzicie? Pozwolę się zabawić. Dzwoni sobie telefon, nie? Odbierasz. Halo? Halo, dzień dobry. A tutaj firma windykacyjna dzwoni, nie? I mówi, dzień dobry, tutaj firma windykacyjna Polipa. Dzwonimy w sprawie zadłużenia, jakie pan ma. Czy rozmawiamy z Łukaszem Nowakowskim? No, tu odpowiada znowu. Łukasz Nowakowski. Oni do ciebie datę urodzenia celem weryfikacji, proszę. No to i podajesz, nie? 11.18.2017. No i wszystko się zgadza, dzwonimy w sprawie zadłużenia, jakie pan ma wobec firmy takiej i takiej. Stop! Czy ty coś się, kurwa, zastanowił, człowieku, z kim ty rozmawiasz? A może to twój sąsiad z piętra wyżej? A może to twój kolega z obok bloku? A może to jakaś ciska sąsiadka zna twój numer, wie, że masz zadłużenie, bo wyciągła kartkę z twojej skrzynki listowej i pomyślała, że do ciebie zadzwoni, żeby się więcej dowiedzieć. Zanim, kurwa, podasz swoje dane przez telefon, musisz się głęboko zastanowić, człowieku. Zastanów się, skąd ty rozmawiasz. Krótka piłka. Dzwoni do ciebie firma windykacyjna, mówi, dzień dobry, ulica, dzwonimy, dzień dobry, tutaj firma Polipa, ma pan zadłużenie takie i takie, poproszę pana data urodzenia. I ty wtedy od razu odpowiadasz takiej firmie windykacyjnej. A z kim mówię? A no, firma Polipa. No, świetnie, że Polipa, ale może ty się z moim sąsiadem, skąd wiem, z kim rozmawiam? Jak coś chcesz ode mnie, no to po prostu przyjedź do mnie albo napisz list. Nie podajcie żadnych danych przez telefon. Nie wyrażajcie zgody na rejestrację rozmowy i w ten sposób ukrycicie całą windykację w piździec. Niech się roboty chycą, a nie wydzwaniają po ludziach. Jeszcze kozaków grają, co to nie oni. Grozić ci będą przez telefon, ty się z normalny człowieku, żeby z nimi gadał. Krótka piłka. Dzwoni do ciebie firma windykacyjna, dzwoni do ciebie komornik, dzwoni do ciebie Jasiu Fasola i ci mówi, poproszę datę urodzenia. Skoro do mnie dzwonisz, to wiesz, kiedy się urodziłem. Skoro wiesz, do kogo dzwonisz, to wiesz, jak się nazywam. Taka jest krótka piłka i krótko ich gasimy w ten sposób. Dzień dobry, firma windykacyjna, dzwonię po należność. Nie wyrażam zgody na rejestrację rozmowy. Jeżeli chcecie nas skontaktować, zapraszam. A gdzie mam przyjechać? Skoro wiedziałeś, gdzie zadzwonić, no to wiesz, gdzie przyjechać. Krótka piłka.